Cześć widzowie, z Syny Gierno, widzicie oczywiście, że też na film z Farminga. No i widzicie, siejemy sobie zboża, dlatego zboża, że najbardziej mi tutaj pasują zboża, bo mam dużo bydła i będzie wszystko pod zboża, te większe kawałki, co mam. Tam mam jęczmień, zasiany, tu będzie znowu pewnie pszenica. Tu będę jeszcze pewnie nawoził, więc... Także widzicie, mi zrobię. Także... Sami widzicie, jak to wygląda. Może dzisiaj go będzie wyjątkowo krótki odcinek, tak? Ale za to... Nie wiem. Nie wiem, co wam idzie tak dobijanie, to 600 subskrypcji opornie ciężko. Myślałem, że za parę dni będzie, ale wychodzi na to, że cały czas stoimy jakby w miejscu, co? Widzowie, mówię wam, udostępniajcie znajomym, żeby lajkowali mój kanał, wchodzili, subskrybowali. Bo na wiosnę to już mi mówią, ty jesteś najlepszy w tym, co robisz. I tak ma być, a nie, że piszą mi, badziewny kanał, bo tak mało subów i w ogóle. No, widzowie, zepnijcie się trochę i... Zepnijcie się trochę, żeby było dobrze i będzie w porządku. Na razie musimy czekać, póki on tego nie zrobi. Czekajcie chwilę. Ja się tylko napiłem, bo mi zaszło w gardle. Oczywiście wody, bo ja nie piję alkoholu. Więc... Nie wiem, czy ja to piję. Moja dziewczyna nie pije. Ja... Także widzicie, tutaj Renatka stoi. Pulsuje 28. Ja ładuję, będę ładował rękami. Wybaczcie mi, że będę rękami ładował. Ale masy niestety pracuje. A ja sobie załaduję siano i przyjadę z powrotem. Tak, chcę nakarmić te zwierzątka moje. Czekajcie chwilę, mówię, żebyście mi wybaczyli to, że używam super siły tego modu, ale mówię wam, że mam masę i kurde, nie za bardzo, nie no, pracuję, masę ciężko pracuję i jak tam parę balotów wrzucę, to mogę nie będzie i za złe. Wiem, że w realnym życiu byśmy tego nie podnieśli. Tylko nie siano, no, przykład.
tu jest jeszcze słoma, więc musimy słomę rozbierać. Po kolei będziemy jeździć i zbierać, więc nie bądźcie na mnie o to źli. Tyle ciągnika nie wyłączam, bo to szybko na spontanie akcja. Oczywiście jak chodzi o kombajn, to jest bez zmian, bizonik, nasz godny, poczciwy bizon z polskiej fabryki i do końca gospodarstwa mi będzie służył, więc no. O bizonę tak naprawdę to w każdy w pole wiadomo. Dobra. Jeszcze jedno balot i... pole mam posprzątane. Tam mam jeszcze zboża, ale no. Zresztą muszę pokończyć, robić, bo jeszcze nie mam wszystkiego, bo nie mam tylko tu duże działki poobrabiane. Mniejsze też się trzeba wziąć za nie w końcu. Tak. Jutro jest jakaś akademia w szkole, więc... Także widzicie, jedziemy dać to zwierzętom krowom. No ale to zwierzęto i tak to jest dla nich i tak. Słomy będzie, bo pol jest ogromny, a duża ilość, jak chodzi o słomy. Muszę jeszcze dwie działki tylko przejechać z tymi dronami czy kultywatorami. Proszę, chyba przejadę, także spokojnie. Będzie naprawdę gdzie co siać i z czym. Będziemy wymiatać tą słomą. Będę się gospodarzy pewnie kupować, bo niech pan zobaczył, że tyle słomy, że nie mam co z nim zrobić, to na zapas zostawimy. Także sami widzicie, mówię, żebyście mi wybaczyli ten mod, bo innego wyjścia nie mam, bo masy ciężko pracuję. Jak się tak da, to mówię, wykorzystam. Ale widzicie, ile tej sumy zeszło już? Ogrom. Ogromna ilość. Tu oczywiście mamy piwo kuzwarne. No co? Co tutaj mogę więcej mówić?
Także widzicie, że Massey Ferguson i sobie tak pracuje w moim gospodarstwie. No już nie będę miał 22 godziny przepracowane w polu. To mało czy dużo, sami ocencie w komentarzu oczywiście. Hashtag przypnijcie siewy, ja wam szybno oczywiście serduszko. Palec mi się goi, to całe szczęście, bo to była tragedia. Ale to co rząd robi z polskimi rolnictwem, to... Ja dzisiaj widziałem, że rolnicy się nie poddają tam z Wielkopolski i z innych tam. I walczą dalej, by pokazać, kto, że jest problem w polskim rolnictwie. Dużo rolników w Wielkopolsce już samobójca popełniła. Ludzie się niedługo zastanowią, aż to będzie na porządku dziennym, więc... Powiedział coś tam, powiedzieli coś takiego, że oni takich polityków niech wezmą do siebie na gospodarstwo i zobaczą, nie? Co to znaczy krowa mleczna, krowa na mięso. U mnie w rodzinie mało kto ma szkołę, no wiem, ci co na wsi mieszkają, to mają szkoły rolnicze, ale... u mnie w rodzinie to każdy wie, jak wygląda krowa mleczna, niż krowa mięsna, więc... I świnia, no nie? No właśnie. No nie, w rodzinie wszyscy wiedzą. I moi znajomi też wiedzą, więc... Ja nie wiem, co my zarządzący mamy. Tak jak dzisiaj tam powiedzieli, tak. Sobie mówiłem, dzisiaj będzie taki krótki odcinek, że krótki odcinek będzie miał się z tego powodu. Pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco, klikajcie dzwoneczki, żeby wszystkie powiadomienia o odcinkach do was przychodziły. Subskrybujcie, udostępniajcie, trzymajcie się, z tej strony Jermar, chodzicie na nagrywanie.